Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda i witam Was w naszym zielonym domku. To jest moja hoja Kerry, czyli hoja o bardzo grubych liściach w kształcie serca. Wybrałam wersję taką całkowicie zieloną, aczkolwiek ma takie drobne ciapeczki z plaszu, ponieważ tak mi się wydawało, że ten kształt liści najlepiej wygląda, że jest w pełni ta blaszka zielona. Bardzo długo szukałam tej rośliny, ponieważ jest to hoja z tych bardziej już odmian kolekcjonerskich, nieco droższych, jeżeli chodzi o sadzonki. No i zdecydowałam się zamówić ją przez internet. Natomiast generalnie jestem z niej zadowolona średnio, ponieważ ma liście, które są rzeczywiście takie bardzo ładne i kształtne, ale bardzo często te liście wychodzą z deformacją. Z takimi liśćmi generalnie poniszczonymi też do mnie trafiła. Dlatego wyglądała tak no średnio okazale, jak do mnie właśnie przyszła. To widać, że te liście mają taką nierówną strukturę, ten kształt tego serduszka też nie jest tak dobrze widoczny przy każdym z nich. Bardzo długo szukałam odpowiedniego egzemplarza. Nie było to proste, ponieważ najczęściej jest ona sprzedawana w formie takich malutkich sadzonek z jednym liściem. I takiej nie chciałam kupić, ponieważ jeżeli by obciąć sam tutaj ogonek liściowy i go ukorzenić, no to on się oczywiście ukorzeni. Natomiast no nie byłoby z tego rośliny. To byłby tylko ukorzeniony liść, który by sobie korzeniami pobierał substancję, przeprowadzał fotosyntezę, natomiast nie wytworzyłby pędu i nie rozwijałaby się ta roślina, ponieważ hoja nie należy do roślin, które można z liścia rozmnożyć. Z liścia możemy rozmnażać chociażby begonie czy fiołki afrykańskie, także no są to takie, ale są rośliny, które wystarczy mieć liść lub nawet czasem jego kawałek i jest to wystarczające do wytworzenia całej rośliny, natomiast nie w przypadku hoi. Tutaj konieczne jest posiadanie pędu i to tak zwanego oczka lub bardziej prawidłowo mówiąc węzła, ponieważ stąd wyrośnie nowy pęd dopiero. Tak tutaj widać, że był liść, który odpadł i tutaj właśnie z boku wyszedł nowy pęd do góry. Dlaczego tak się dzieje? No hoja potrzebuje po prostu odpowiednio mieć komórki do tego, żeby nowy pęd wytworzyć i ich po prostu nie ma w tym ogonku liściowym, więc jeżeli tylko właśnie będzie liść z ogonkiem liściowym, no to roślina tak naprawdę nie jest w pełni wartościowa. Natomiast nie zrażało mnie opcja zakupu od jakiejś prywatnej na przykład osoby albo nawet ze sklepu takiej małej sadzonki, która by zawierała właśnie węzeł i jeden liść tylko. I wiem, że zwracałam się przed zakupem tej konkretnej sztuki do kilku sprzedawców z pytaniem o to, czy bym mogła zobaczyć pęd w ziemi. Ponieważ zapewniali oni w opisie, że no, sprzedają wartościową roślinę i między innymi od jednej z takich kwieciarni internetowych sprzedających głównie zauważam za pośrednictwem portalu OLX, ale jako firma informacja była, że oni rozgrzebywać ziemi nie będą, że muszę im zaufać, więc no niestety nie byłam w stanie im zaufać, zdecydowałam się wydać trochę więcej pieniędzy, ale mieć pewność, że z tego będzie pełnoprawna roślina, więc zakup takich małych sadzonek jednoliściennych i w przypadku, w których są one sadzone do ziemi, no jest obarczone dużym ryzykiem i właśnie no pytanie, czy jesteśmy w stanie temu sprzedawcy zaufać i co w przypadku, jeżeli my sobie przesadzimy roślinę, no i będziemy się zareklamować w tym momencie, jeżeli przy przesadzaniu stwierdzimy, że no tam jednak pędu nie ma. Myślę, że sprawa jest bardzo trudna. A niestety nieuczciwych sprzedawców nie brakuje. Dlatego przestrzegam, że w tym wypadku takich sadzonek to konieczne jest to, żeby to był ukorzeniony pęd z liściem, a nie sam liść. No ten liścek jeden tak trochę ratuje honor tej roślinie. Bo każdy inny no naprawdę ma takie czy inne uszkodzenia,
I to jest generalnie roślina, o którą ja się no, bardzo troszczę, bardzo mi zależało, żeby pojawiła się w naszym zielonym domku, ponieważ wydawała mi się taka absolutnie słodziutka, żeby mieć takie serduszka, zielone serduszka. Ale tak, no, nie mam też nic przeciwko temu, żeby sprzedawać takie ukorzenione liście, tylko z wyraźnym zaznaczeniem, że no, kupujemy produkt taki, powiedzmy, ozdobę tymczasową, która postoi zdecydowanie dłużej niż cięte kwiaty, na przykład w okresie walentynek czy jakimś innym. Ale żeby ta właśnie informacja była taka uczciwa. Tutaj właśnie wyrastają nowe listki. No zobaczymy, w jakim one będą stanie. Generalnie ten najnowszy liść. Myślałam, że będzie już z nim wszystko ok, a też ma taką, taki pęcherz na tej powierzchni. Nie wiem, prawdę mówiąc, te liście, ona właśnie przyszła z takimi, jakby te liście są takie poparzone, bo one właśnie mają takie buły, takie jakby takie pęcherze wyskakiwały. Bardzo mi to martwi, muszę powiedzieć. No, nie wiem, jeżeli ktoś z Was ma w swoich zbiorach Hoye Kerry i jest w stanie mi coś podpowiedzieć, co mogło być przyczyną tego, że te liście są takie o nierównej strukturze. Miałam wrażenie, że może to kwestia jakichś takich nieodpowiednich warunków, ale liczyłam też na to, że jak ja stworzę je dobre, no to już będzie wszystko w porządku, a no nie do końca. Nie do końca, więc przestrzegam tym bardziej, że hoje stają się coraz bardziej modne. Wiele z gatunków hoi jest, to są bardzo kosztowne sadzonki. Często właśnie sprzedawane jako takie bardzo małe. Ostatnio też się pojawiła nowa odmiana hoi, latifolia, na zielonym parapecie sprzedawana właśnie jako jeden liść. I prawdę mówiąc, to bardzo dobre pytanie postawił Marek z kanału Marek i Rośliny. Czy tam na pewno ten pęd jest, ponieważ no, nie jest to pokazane, a myślę, że dobrze byłoby chociaż wyraźnie w opisie produktu o tym zapewnić, że ewentualnie faktycznie przy przesadzeniu rośliny, gdyby się okazało, że pędu nie ma, no to, że takie coś będzie uznane za wadę produktu i stanowią podstawę do uzyskania rekompensaty, bo w przypadku, kiedy jeden liść kosztuje 300 zł, no to myślę, że każdy chciałby mieć pewność, że w perspektywie czasu uzyska piękną, dużą roślinę, kwitnącą i cieszącą jego oko, no a nie zostanie po prostu z jednym liściem. Dlatego uważam, że no jest to duży problem. Czasami wbrew pozorom wydaje mi się, że bezpieczniejszą opcją jest zakup sadzonki do samodzielnego ukorzenienia, bo przynajmniej widzimy, że mamy węzeł, a tak no to trochę taki kod w worku, więc przestrzegam, bo głównie właśnie te takie liście ukorzenione to jest problem dotyczący tej odmiany. Odmiany właśnie Hoye Kerry. Myślę, że jeszcze nie teraz, ale na początku przyszłego roku, pewnie od stycznia i w lutym, no to będzie wysyp znowu tych takich serduszek w ładnych małych osłonkach, które też często mają jakieś serduszka na sobie. Więc przestrzegam, jeżeli zależy Wam na tym, żeby Wasza roślina miała szansę rozwoju, to trzeba się upewnić, że tam jest ten pęd. W przeciwnym wypadku no to jest w zasadzie odpowiednik taki kwiatów ciętych. Kwiatów ciętych tylko jakby zamiast włożonych do wody, to jak do kąpki jakiś florystyczny, to tutaj po prostu do podłoża. Także mam nadzieję, że nikt nie będzie niemile zaskoczony i każdy kupi rzeczy no zgodnie z najlepszą wiedzą. No mówię, no jedne liście są lepsze, drugie liście są gorsze. Cała ta roślina, nie wiem, jakaś taka jest no niesatysfakcjonująca w tym swoim wyglądzie na chwilę obecną, także zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję, że zaglądasz do naszego zielonego domku, a tutaj jeszcze tak szybciutko pokażę, że Anthurium clarinervium puszcza kolejnego liścia. Ale niestety dostało na starych liściach jakichś bardzo, bardzo brzydkich plam ostatnio. Najstarszy liść też odpadł, więc jestem bardzo ciekawa, z jakiej to przyczyny się wydarzyło. Czy jednak przejście w sezon zimowy
było takie trudne dla niej. Nie wiadomo, mam też wrażenie, że te stare liście chyba, które były zanim przyszła do mnie, to po prostu chyba obumrą, bo no, wyglądają coraz gorzej te stare liście. Także mam wrażenie, że dopiero nowe liście, które rozwiną się u nas w domu, to dopiero przetrwają. Także zobaczymy. Na razie widzę taką tendencję, że na każdy nowy liść, który przychodzi, to jeden stary liść odchodzi, ale to no te plamy to mnie trochę martwią. No, trudno. Każdy ma jakieś swoje porażki. Ja też pokazuję nie tylko moje rośliny w najlepszej formie, ale też pokazuję, że wychodzi na to, że te anturium nie jest wcale aż takie chyba najprostsze w uprawie. Bo na każdym liściu widzę jakąś skazę, która mnie wcale nie cieszy. No to są te starsze liście, te, które, z którymi do mnie przyszło, to ewidentnie już były nawet jakieś tam błędy wcześniej popełnione przez poprzedniego właściciela. Ale myślałam, że już będzie wszystko w porządku. Natomiast no tutaj jestem z tego absolutnie dumna, bo to jest moja hoja Crimson Queen, która niesłychanie bardzo urosła, a na wiosnę tego roku była dwuliścienną sadzonką. A mamy tu już obecnie są dwa pędy, takie dosyć rozrośnięte, ten się tak wypuścił, musi dostać podkórka, więc ta roślinka mnie cieszy. Moja hoja Kerry, na ten liść. Gdyby takie liście były kolejne, to i wybaczę te wszystkie potknięcia po drodze. A moja anturium na chwilę obecną mnie mega, mega smuci. Wszystkiego zielonego. Dziękuję, że zaglądasz do Zielonego Domku. Życzę Ci cudownego dnia. Będzie mi niesłychanie miło, jeżeli zasubskrybujesz kanał, klikniesz łapkę w górę, zostawisz jakiś komentarz, jakiś ślad po sobie. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, że jesteście. Cudownego dnia.